Art Fashion Night, miło Was powitać na tej imprezie. Przede wszystkim ta sukienka jest spektakularna, bo ma elementy prawdziwego szkła. Tak, sukienka jest wykonana z elementów prawdziwego pobitego szkła, czarnego, ale właśnie to jest ta symbolika, która z ciemności, ona odbija światło, wyłania się jasność. Także w każdej ciemności mamy moment pozytywny. Drogi, pozytywny. Jak się czujesz, Malwina, w tej kreacji? Tak jak wyglądam. Prawda? To jest dla mnie absolutnie wyjątkowy wieczór, bo ja pierwszy raz w takiej roli czuję się wyjątkowo, czuję się jak bogini. Jestem bardzo wdzięczna Ines, że zrobiła to dla mnie, że zaproponowała mi w ogóle taką rolę, no bo ja bym sobie sama nie zaproponowała takiej roli. Także no, wspaniały wieczór. Sukienka waży ponad 10 kg, to prawda? Tak, ale wiesz co, jest coś takiego, że jak idziesz w niej i wydajesz, ta suknia wydaje taki szum, taki dźwięk, tak jakby łamanego drzewa, tak jakbym była wbitego szkła w lesie w ogóle. To jest jakaś taka spektakularna ASMR-owa historia, więc... No ja wiem, że tutaj inspiracją było, że podobno Malwina ci przypomina Monikę Bellucci. Tak, Malwina przypomina mi Monikę Bellucci, jest niesamowicie piękna, jest silną kobietą, bardzo podoba mi się w niej to, że jest kreatywna. I też chciałam powiedzieć, że jakby w projektowaniu, wiesz, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że projektanci projektują sami. Natomiast u nas był taki moment porozumienia, dojścia do konsensusu w kontekście też projektu właśnie tego. Ja prezentuję ten element sporu. Tak. Tutaj były rogi. Sukienka miała większe poroże asymetryczne, które dla mnie były symboliczne, ale my je w symboliczny sposób złamałyśmy, uznałyśmy to za dobry omen i początek czegoś nowego. Suknia jest spektakularna. No właśnie, ile czasu trwał sam projekt i wykonanie? Wykonanie sukienki to było też szycie ręczne przede wszystkim. Około 20 godzin szycia ręcznego, ale też jak gdyby udźwignięcia tkaniny, bo też ona każdego kroju nie udźwignie. Ta tkanina jest bardzo ciężka. Nie wiem, czy jeszcze można ją nazwać tkaniną, bo jest to wiesz, misterna robota, ręcznie przyszywany. Każdy ten kwadracik jest przyszywany z czterech stron, więc no można łatwo policzyć, że to trwało kilkadziesiąt godzin. I tak naprawdę to, co mnie się podoba w tym projekcie najbardziej, to jest połączenie tej takiego od couture tkaniny z pasami, wiesz, jak w siedzeniach samolotu, tak tutaj się takie dwie rypsowe rzemki ciągną za mną. Ciągle ktoś mnie przydeptuje, więc po prostu bycie damą wymaga po prostu też dużej przestrzeni, tak, umówmy się. Tego tutaj nie ma, ale chyba wolę, tak, że jest dużo tłoczno, że się czuje tą atmosferę po prostu imprezy, że kobiety tutaj brylują, błyszczą, są bardzo dystyngowane, a ja sobie jakoś z trenem poradzę. Czym dla Was jest dzisiaj moda w tym obecnym XXI wieku? Wiesz, dla mnie ciągle moda jest zabawą, szukaniem piękna, ale przede wszystkim też słuchaniem klienta, tego, czego ludzie potrzebują. Obserwacją ulicy to jest z jednej strony taka pigułka i obserwacja wielu zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych i moda jest jak gdyby pigułką tych wszystkich zjawisk. Dla mnie moda jest przede wszystkim moim narzędziem pracy. Ja traktuję modę jako element historii. No jakby kostium, ubranie nie jest w stanie opowiedzieć historii za człowieka, ale... Dziękuję. Nie przygotowałam tego, ale jakby przez to, że pracuję tyle lat w telewizji, w teatrze, mam na koncie film, to wiem dzisiaj, jako 42-letnia kobieta, że... ubiór to jest za mało, mnie nie fascynuje człowiek, jakby ja muszę mieć człowieka do tego, żeby się spełnić jako designer, twórca, kreator, mając tą historię, wtedy się czuję kompletna i wtedy moda jest wszystkim, jest wszystkim i niczym. Jeszcze dodam, że projektując ubrania właśnie, to jak gdyby możemy też tworzyć i transformować człowieka na nowo, że moda może być tym narzędziem, które dodaje siły, który po prostu też zmienia w jakiś sposób osobowość i w ogóle nasze życia w konsekwencji. Tak, ja akurat mam takie doświadczenia z racji uczestniczenia w programach, tak, telewizyjnych, takich metamorfozowych, gdzie ludzie
bardzo często przychodzili bez zaplecza siły, tożsamości, z prywatnymi problemami i ten ubiór może być początkiem pracy, może być początkiem tego dźwignięcia, tego symbolicznego zrzucenia, wiesz, potłuczonego szkła z siebie i odnowienia się, odkrycia siebie na nowo, tak, jakby stanięcia na swoich własnych nogach. Natomiast musi być jeszcze coś więcej i ubranie może pomóc to wydobyć. Mi się wydaje, że w ogóle wy żeście się tak fajnie dogadały właśnie przez to, co opowiadasz, Malwina, że gdzieś już wiesz, jak to wygląda. Wiesz co, ja myślę, że Ines jest bardzo, jakby my mało czasu ze sobą spędziłyśmy, natomiast... Nie na WhatsAppie z tego, co słyszałam. Tak, ale jakby ja, wiesz co, jakby... od początku są emocje, czyli od początku jest historia, od początku jest przeżycie. Jeżeli to jest, to ja gwarantuję zawsze, w każdym projekcie, w którym uczestniczyłam, jeżeli była emocja, jeżeli ta spotkana osoba nie bała się otworzyć, powiedzieć nawet tej gorszej swojej, pokazać tej gorszej swojej strony, zawsze z takiego czegoś jest coś dobrego. Z takiego spotkania jest zawsze coś dobrego. Czy to będzie piękna suknia, czy to będzie po prostu relacja. To jest najważniejsze w modzie, relacja. To życzę wam pięknego wieczoru i tej pięknej relacji, żebyście ją pielęgnowały. Dziękuję modowo bardzo. I zawodowo. Dziękuję, miłego wieczoru.